Cześć, witam Was w kolejnym odcinku analizy projektowej kryptowaluty, w którym to zajmiemy się projektem Verge. Serdecznie zapraszam Was do wysłuchania i do obejrzenia tego odcinka. Projekt Verge, czyli kolejny projekt, który ma zapewnić anonimowe, 100% anonimowe transakcje. Transakcje, które będą i są praktycznie niemożliwe do wyśledzenia. Konkurencja oczywiście dla znanych projektów i starszych już takich jak na przykład Monero czy Zcash. Także zobaczmy tak naprawdę, czym tutaj Verge w porównaniu do tych projektów chce się wyróżnić. Przede wszystkim z tego, co widać na stronie, Verge w dużej mierze korzysta z sieci Tor, czyli z tak zwanego rutowania, trasowania cebulowego. Oczywiście jest to jeden z bardziej znanych mechanizmów na osiągnięcie anonimowości w internecie. Pamiętajmy jednak, że obecna infrastruktura sieci Tor jest dosyć powolna, jeśli chodzi o pewne zastosowania. Przeważnie jest on wykorzystywany do odwiedzania stron internetowych, jak i również do odwiedzania właśnie zasobów będących już bezpośrednio w sieci Tor, do których nie ma dostępu z tradycyjnego internetu, czyli z połączenia pozatorowego. Dodatkowo tutaj Verge chwali się również implementacją sieci I2P, czyli Invisible Internet Project. I tak naprawdę, jeśli chodzi o kwestie techniczne, to nie za bardzo co więcej na tej stronie tutaj można wyczytać. Jeśli chodzi o roadmap, to niestety nie mamy go zaktualizowanego. Nie widzimy tego, jakie są plany tutaj osób odpowiedzialnych za projekt w bieżącym roku. Myślę też również, że ten roadmap nie został zaktualizowany, przynajmniej od połowy 2019 roku. Z tego, że część tutaj wnioskuje, tak z tego, że część tutaj rzeczy wymienionych jako work in progress są już do pobrania, są one możliwe do użycia i do właśnie wykorzystania z poziomu właśnie tej sieci. Jeśli chodzi o portal CoinPaprika, tutaj śledząc zakładkę Code Progress, tutaj zwracam uwagę osobom nowym na moim kanale, że ten wykres przedstawia, podobnie jak portal CryptoMiso, aktywność jedynie z jednego repozytorium i jest to aktywność jedynie typu commit, czyli zmiany bezpośrednio w kodzie źródłowym, co zaraz sobie omówimy na przykładzie GitHuba. Także tutaj taka aktywność dosyć, można by powiedzieć, śladowa. Oczywiście Verge posiada również Block Explorer. Można powiedzieć, że jest to projekt już z działającym produktem. Są portfele mobilne, desktopowe, jest uruchomiona sieć, jest oczywiście są nody do pobrania. Projekt Verge bazuje na algorytmie uzyskiwania konsensusu Proof of Work, także również mamy tą infrastrukturę tutaj do pobrania bezpośrednio z poziomu GitHuba. Jeśli tutaj przeglądając repozytorium na GitHubie, strona główna organizacji, tutaj może najpierw zwrócę uwagę na zakładkę Packages, czyli pakiety. To chyba jeden z pierwszych projektów, które analizuję tutaj na kanale, który coś tutaj w tej zakładce posiada. Może wyjaśnię, o co chodzi. Projekt Verge posiada tutaj obraz dockerowy. W dużym skrócie i uproszczeniu mówiąc, pobranie takiego obrazu i uruchomienie go w środowisku Docker. To środowisko możliwe jest do przygotowania na platformie Windows czy Linux poprzez zainstalowanie odpowiedniego oprogramowania. To środowisko dockerowe umożliwia uruchomienie na przykład takiego noda węzła Verge'a bez konieczności jakiejś tam specjalnej doinstalowywania, konfigurowania.
całego systemu operacyjnego. Po prostu mamy gotową paczkę, którą uruchamiamy w środowisku dockerowym i tam wszystko tak naprawdę już jest niezbędne, co nam jest potrzebne do uruchomienia takiego noda. Oczywiście odpowiednio konfigurujemy go, aby te parametry były dostosowane do nas, jednak nie musimy się martwić o takie wersje jak zależności od innych bibliotek i tym podobne rzeczy. Także to myślę, że należy tutaj w tym projekcie podkreślić. Jeśli chodzi o cały widok organizacji, to mamy tutaj przypięte 6 repozytoriów, czyli te repozytoria takie uznane za najbardziej istotne ze strony tutaj organizacji, która prowadzi ten projekt. Oczywiście mamy repozytorium główne Verge, pisane w C++, czyli w dość wydajnym i w jednym z najpopularniejszych języków do tego typu zastosowań. Warto również zwrócić uwagę na portfel, na urządzenia z systemem iOS, jak i na bibliotekę pisaną w TypeScriptie, bibliotekę, która ma umożliwić komunikację z poziomu właśnie języka JavaScript z siecią Verge. Tu jednak może od razu powiem, że aktywność w tym repozytorium jest praktycznie zerowa i myślę, że większość, nawet jeszcze opisy, pochodzą z biblioteki Bitcoin JSLib, z tego powodu, że Verge JSLib jest po prostu forkiem tamtej biblioteki. Jest forkiem programistycznym, oznacza to, że w pewnym momencie funkcjonowania tamtej biblioteki tutaj osoby prowadzące projekt Verge postanowiły właśnie skopiować ten kod i dostosować go już do własnych potrzeb, tworząc w ten sposób forka i następnie wszelkie zmiany już kodu realizować na tym forku. Myślę, że tutaj nie ma co się skupiać na przykład na repozytorium vergecurrency.com, gdyż jest to tylko kod źródłowy strony internetowej widocznej tutaj teraz na ekranie, także myślę, że to z poziomu funkcjonowania logiki całej aplikacji ma najmniejsze znaczenie. Jeśli chodzi o główne repozytorium, to tutaj mamy, przechodząc do może najpierw zakładki release, mamy 35 wydanych wersji. Tutaj przypomnę, aby zwracać uwagę na liczbę commitów, liczbę zmian, które zaszły w kodzie od momentu poprzedniej wydanej wersji, a sygnalizuje nam o tym tutaj ta informacja, czyli widzimy tutaj, mieliśmy wersję 6.0.1 i ona zmieniła się od poprzedniej wersji, czyli od wersji V6.0.0 o te dokładnie tutaj 47 commitów, 47 zmian w kodzie, które możemy oczywiście sobie również przejrzeć i zweryfikować, jakiego typu zmiany tak naprawdę to są. Także to tyle, jeśli chodzi o zakładkę release i na to, na co warto zwracać tam uwagę. Jeśli chodzi o branche, czyli gałęzie kodu, to tutaj przypomnę, zwracam uwagę jedynie na active branches, czyli na branche aktywne, branche typu stay, które można tutaj przefiltrować z górnego poziomu. Są to branche nieaktywne już od ponad 3 miesięcy, także myślę, że nie ma co tutaj na nie zwracać uwagi. Oczywiście po prawej stronie kolumna informuje nas o tym, na jakim etapie dany branch jest. Jeśli mamy taką zieloną ikonę merge, znaczy to, że została ona już dołączona do głównej gałęzi kodu i tak naprawdę tutaj powinna zostać zamknięta, żeby trochę nie zaciemniała nam widoku. Te zielone open są to branche, na których toczy się właśnie praca, trwają prace programistyczne. Branche, które mają taką szarą ikonę compare, są to branche, dla których jeszcze nie został utworzony pull request, czyli na ten moment nie żadne prace na tym branchu się raczej nie odbywają. Oraz w najbliższym czasie myślę, że można stwierdzić, że nie jest planowane dołączenie tego branch'a do głównej gałęzi kodu. Jeśli chodzi o issues, to na ten moment mamy tylko jeden otwarty, ponad 670 zamkniętych, czyli proporcje dosyć nietypowe. Co ciekawe, mamy tutaj również kamienie milowe, czyli znaczne postępy w prowadzeniu projektu, które będą charakteryzować się przeważnie nowymi funkcjonalnościami. Mamy tutaj jeden kamień milowy, powiedzmy w miarę aktywny, niemniej jednak kamień milowy z jednym zamkniętym, czyli wcześniej musiał być otwarty issue.
To tak naprawdę trochę podejście takie, powiedzmy, niewłaściwe i nie za bardzo dające obraz tego, co tak naprawdę się dzieje. Myślę, że w takim milestone powinno być przynajmniej kilka takich, nazwijmy to, stopni, które będą sygnalizowały, że w jaki sposób dochodzimy do funkcjonalności, którą w tym kamieniu milowym chcemy osiągnąć. Pull requesty, co jest oczywiście bezpośrednim odwzorowaniem branży, mamy w tym momencie otwarte 4 i ponad 330 zamkniętych. Jeśli chodzi o zakładkę projects, to tutaj również mamy 3 obiekty założone. Większość z nich nie była dawno update'owana. Tutaj projekt Verge Core Ideas tak naprawdę ma tylko jedną aktualnie prowadzoną, tutaj prowadzony task w postaci oczywiście issue. I tak naprawdę, żeby zweryfikować, co tam się dzieje, możemy prześledzić dyskusję. Jak widzimy tutaj, tej dyskusji w zakresie tego tasku jest dosyć niedużo. Mamy tam 9 komentarzy. No, myślę, że to jest trochę tak nie za dużo i dosyć biednie to wygląda. Jeśli chodzi o zakładkę wiki, no tutaj podstawowe dane odnośnie sieci, o liczbie tokenów, o algorytmach wykorzystywanych do konsensusu, do szyfrowania i tak dalej. Zakładka security, tutaj zwracamy uwagę na policy, czyli program bug bounty i zakres, w jaki tutaj osoby odpowiedzialne za projekt przyjmują zgłoszenia od społeczności, tej bardziej technicznej społeczności, która wykrywa błędy w oprogramowaniu i tym samym, powiedzmy sobie szczerze, liczy na jakieś wynagrodzenie, jakąś nagrodę ze strony tutaj projektu, osób odpowiedzialnych za projekt. Jest tutaj to dokładnie opisane, co ciekawe, w pliku README na głównej stronie głównego repozytorium tej organizacji. Nie ma natomiast żadnej informacji o potencjalnych właśnie nagrodach w tym zakresie. Zakładka Insights, widok z ostatniego miesiąca. Tutaj widzimy dość niedużą tą aktywność, 2 zmerdżowane, czyli dołączone do głównej gałęzi kodu pull requesty. I tak naprawdę projekt ma już gotowe portfele, ma sieć, także ta aktywność tutaj nie jest za duża. Błędów jest również niedużo zgłoszonych, co może sygnalizować, myślę, małą adopcję tego projektu, gdyż nie ma się co oszukiwać, że projekty tego typu na obecnym etapie rozwoju na pewno posiadają masę rzeczy do ulepszenia. Niestety nie mam tutaj informacji po stronie ani GitHuba, czy to po stronie roadmapy, także ciężko się tak naprawdę ustosunkować, co w projekcie jeszcze jest planowane i co się dzieje. Natomiast nie można tutaj zarzucić, że nic nie zostało zrobione, ponieważ tak jak powiedziałem wcześniej, mamy wersję release w miarę sukcesywnie wydawane z niewielkimi zmianami, mamy funkcjonującą sieć. Tutaj jeszcze widzimy stronę z narzędzia CircleCI, czyli Continuous Integration, które informuje nas o poprawności buildów, czyli o poprawności kodu źródłowego umieszczonego na repozytorium. Taki kod skompilowany, czyli przetworzony do wersji takiej uruchomieniowej, znajduje się właśnie, jest tworzony poprzez narzędzie Continuous Integration i tutaj możemy sobie prześledzić, czy tak naprawdę projekt jest poprawnie budowany. Czasami warto to wykorzystać w momencie, kiedy zapowiadana jest duża zmiana w projekcie i kiedy chcemy wiedzieć, w jaki sposób zespół sobie radzi z wydaniem kolejnej wersji do właśnie swojej społeczności. Jeśli chodzi o podsumowanie projektu Verge, tutaj jeszcze może powiem parę słów. Jeśli chodzi o projekt taki skupiony na anonimowości, to będzie oczywiście się dotyczyło wszystkich tego typu projektów, jak Monero czy na przykład Zcash. Projekty te mają taką ciekawą cechę, że tak naprawdę każde nadużycie, czyli wykradzenie środków, czy nawet wykradanie środków, może zostać zupełnie niezauważone, gdyż mówimy o anonimowych projektach, o anonimowych transakcjach i często jest tak, że był taki przypadek nawet w Zcashu,
Często jest tak, że te zdarzenia są przez pewien czas nawet organizatorzy odpowiedzialni za projekt nie mają świadomości występowania tego typu zdarzenia. Dopiero poprzez właśnie programy Bug Bounty tego typu problemy są zgłaszane. Niemniej jednak nigdy zespół nie będzie w stanie powiedzieć, ile tych tokenów, ile transakcji zostało przeprowadzonych właśnie w ten sposób nieautoryzowany. I to się tyczy właśnie głównie projektów takich skupionych na anonimowości. Podkreślam to, gdyż mało kto ma tego tak naprawdę świadomość, że te środki po sieci mogą krążyć i nigdy nie wiemy, czy one krążą, bo tak na to zezwala protokół, czy one krążą, ponieważ jakaś słabość, jakaś podatność w protokole została wykorzystana. Tutaj oczywiście mam jeszcze zakładkę Vendors, to też może na to zwrócę uwagę, czyli miejsca, w których możemy płacić kryptowalutą bazującą na protokole Verge. I co ciekawe, tutaj projekt skupiony na prywatności, na dbaniu właśnie o anonimowość, a wystarczy przejść na dowolną stronę z tych vendorów, z tych osób współpracujących, firm współpracujących z projektem i od razu mamy informacje o ilości zablokowanych żądań z tej strony. Są to żądania, które właśnie skupiają się na magazynowaniu, na agregowaniu danych na temat naszego nas jako użytkowników, danych na temat naszej aktywności w internecie. Także tutaj również sugeruję zwracać uwagę na tego typu rzeczy, że pomimo tego, że korzystamy z prywatnych projektów, z prywatnych kryptowalut, jednak wchodząc na strony bezpośrednich vendorów, bezpośrednich partnerów, już jesteśmy jednoznacznie identyfikowani. Tak naprawdę cała ta otoczka w postaci wykorzystywania projektów anonimowych, a niedbanie o te pozostałe aspekty, jak na przykład odpowiednie skonfigurowanie przeglądarki i tego typu rzeczy, tak naprawdę traci na znaczeniu. To wszystko, jeśli chodzi o projekt Verge. Zapraszam do zadawania pytań w komentarzach. Dziękuję, cześć.